Dzień dobry. Dzień dobry. Cygański bolid znowu będzie przemierzał. Dzień dobry. Wyspę Negros. Ale nie jedziemy daleko, bo jedziemy do Dawin na plażę. A tata będzie nurkował. Siema, siema. Tak jest, siema, siema. To jest co? A to jest mama. To jest mama. And kuya Kalik. Say hi, kuya. Jedziemy na beach. Plażę. Nie, do swój pusz. If you like to record something, it's not good because of the wind. I will record. Okay, bardzo dobrze. Jedziemy, Brenda. Jedziemy. Pierwszy z bohaterów odcinka, czyli no po naszemu można powiedzieć, że jest to węgorz pasiasty. Ciekawe zachowanie tej ryby, gdyż udaje ona węża morskiego, silnie jadowitego. I to zarówno pod względem wyglądu, jak i zachowania. Także dość łatwo jest pomylić z wężem morskim. Jest to przykład tak zwanej mimikry Batesa. Wiele zwierząt, różne też owady w ten sposób potrafią naśladować jakieś toksyczne, groźne gatunki, no żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Jeśli ktoś z Was oglądał mojego poprzedniego vloga z nurkowania, tam pokazywałem Shaun the Sheep, czyli Shauna owieczkę. I to jest prawdopodobnie jeden z jego kuzynów. Niestety nie zidentyfikowałem do końca, ale przepiękny, nie? Przepiękny ślimaczek, niesamowicie ubarwiony i jeszcze w ogóle wygląda tak, jakby go ktoś posypał brokatem. Malutki, no dochodził do jednego centymetra, ale no, ma poniżej jednego centymetra miał. Także no, z tego znaleziska jestem bardzo dumny. We wrześniu pierwszy raz zaobserwowałem to stworzenie. Płaszczki już były miesiąc temu, dokładnie te same, no ale wróciliśmy tam ponownie, bo taką mieliśmy ochotę i no super jest je oglądać w ogóle, zawsze. Tam były też przykłady w komentarzach, że płaszczki są bardzo niebezpieczne. Na przykładzie tego Australijczyka Steve'a Irwina, którego płaszczka zabiła. On miał po prostu wielkiego pecha, bo został ten kolec, płaszczka mu wbiła w serce i gość się po prostu wykrwawił. On nie zmarł od toksyny, tylko się po prostu wykrwawił. Ta płaszczka, jeśli was ukuje, no to was nie zabije. No będzie to bolesne, będzie nieprzyjemne, ale nie może zabić człowieka. Kolejny ghost pipe fish, tym razem w innym ubarwieniu. Widzicie, tutaj się dopasował kolorystycznie do otoczenia, tak jak zawsze robi. No i udaje, że jest jakimś tam kawałkiem drewienka czy czegoś takiego, tak? Można powiedzieć, że jest to kuzyn konika morskiego w jakimś sensie. Ja uwielbiam je oglądać. I tutaj widać na zbliżeniu, że są, o dokładnie tutaj, że ma jajeczka w tej sakwie. Także będą z tego młode. Tutaj natrafiłem na taką dość sporą ławicę sumików.
i to jest ciekawe miejsce nurkowe, bo i dość blisko naszego domu obecnego w Bakongu. Także to jest też nowe odkrycie, bo wcześniej tam po prostu nie nurkowałem, bo wszyscy mówili Darwin, Darwin, a tutaj proszę, w Bakongu też jest fajnie. Ten ślimak też z tego miejsca nurkowego koło mojego domu. Przepiękny. Nie jestem na 100% przekonany, czy jest to Hypsilodorus bulloki, ale prawdopodobnie tak. Z Critter Hunterem to konsultowałem, mówi, że według niego tak, ale... Ale wiecie, no nie jesteśmy na 100% przekonani. Prawdopodobnie Hypsilodorus bulloki. Głębokość 27 metrów. Koło domu. No i kolejne świetne znalezisko niedaleko naszego domu. Wielki żółw zielony, który miał w ogóle wywalone, że go nagrywam, że tam sobie podpływam do niego. No powiem wam, że głowę miał praktycznie wielkości człowieka, nie? Był naprawdę, naprawdę duży. No 80 lat myślę lub więcej. Oczywiście tam remory przyssane do niego. A to jest krewetka komensalna, która żyje na rozgwiazdach. I no tak gołym okiem wygląda niezbyt atrakcyjnie. Te krewetki mają gdzieś około 5 mm. Ale wiecie, no na zbliżeniu rewelacja. I jak w ogóle wyglądają te rozgwiazdy też na zbliżeniu, popatrzcie, nie? No to jest niesamowite. Musiałem wstawić do filmu, popatrzcie jak rozdymka wkomponowała się w linę i no i fajnie, nie? Udaje, że jest częścią liny i nikt mnie nie widzi. Tutaj całkiem ciekawie wyglądający ślimak nagoskrzelny, Caloria indica. Ciekawa sprawa, ten ślimak odżywia się tylko i wyłącznie polipami stóp biopławów hydroza. Dorasta do 3 cm długości. No i już go widziałem tutaj wielokrotnie. Gobi, po prostu pocieszna rybka, też maragdowe oczka, no i ich wyraz twarzy musiały wylądować też, musiały wylądować w tym filmie. Jest i mistrz szybkiego uderzenia nokautującego, czyli mantis shrimp, po naszemu Rawka Błazen. No niesamowite oczy, tak, to powtórzę to jeszcze raz, bo już je pokazywałem wcześniej, ale prawdopodobnie są to najlepiej rozwinięte oczy w świecie zwierzęcym. Poruszają się niezależnie, umożliwiają 360-stopniowy zakres widoczności, widzenie w ultrafiolecie i podczerwieni, a także rozróżnianie polaryzacji światła. Ten skorupiak dorasta do 18 cm długości, także no całkiem spory. No tutaj widzicie, drocze się z nim przy pomocy mojego wskaźnika,
patyczka nurkowego. Także staram się go wywabić z jego kryjówki, w której zazwyczaj czyha na ofiarę. Giant Moray Eel, czyli murena olbrzymia, no dorasta do długości 3 metrów. To już jest kawał ryby i widziałem nieraz takie grube, wiecie, jak moja noga praktycznie. Drapieżnik, żywi się rybami, skorupiakami, zazwyczaj poluje w nocy. Jest naturalnym wrogiem lionfishy, które są w sumie takimi szkodnikami na rafie, bo one wyjadają na rybek cały. Także no, murena robi dobrą robotę. Siema, siema! No, Antek ma parcie na szkło. Słuchajcie, co najlepiej robić w deszczową niedzielę? Wiadomo, iść nurkować. Młody harlekin Sweet Lips pływa w bardzo specyficzny sposób. Uważa się, że to jest też przykład mimikry Batesa. I on w ten sposób udaje jednego bardzo toksycznego płazińca. Później, gdy dorośnie, zmienia w ogóle swoje ubarwienie. No i pływa już wtedy normalnie. Ja to się śmieję, że to jest ryba, która jest, no pływa jak pijana, tak? Także zawsze wzbudza uśmiech na mojej twarzy. Tutaj para krewetek boksujących po naszemu. Nie wiem, dlaczego się nazywają tak po polsku. Wiecie, te nazwy nieraz to są bardzo dziwne. No po angielsku, jak widzieliście, była, to jest krewetka pasiasta. No i co, akurat w nocy one zazwyczaj kryją się gdzieś pod kamieniami, pod rafami, a w nocy udało mi się je spotkać tak, wiecie, że wyszły ze schronienia i tu widać samiczka jest cała wypełniona jajeczkami, więc będą młode też tutaj w tym przypadku. Kolejny przykład ślimaka nagoskrzelnego z gatunku Nembrota, tym razem Cristata, dorasta do 50 mm, a to co widzicie na jego głowie, te rogi, to są tak zwane rinopory, jest to narząd węchu, tak jakby smaku, czyli dzięki nim on jest w stanie powąchać substancje, które są rozpuszczone w wodzie, bo te ślimaki mają bardzo słabo rozwinięte oczy i niewiele widzą. Tutaj kolejny boxfish, ale to jest młodzieniaszek i on później wyrasta w cowfisha, czyli rybę krowę. Zrobią mu się takie małe różki i no, zmienia się dość znacząco też w wyglądzie. Tutaj kolejny, no, atrakcyjnie wyglądający ślimak nagoskrzelny z gatunku Gymnodoris. Specyficznie też wyglądające jego skrzela, takie włożone w kształcie podkowy. Kolejna murena załapała się do vloga. Ta murena dorasta do około 50 cm. Widzicie, tutaj się z nią droczę, też patyczkiem chciałem ją wywabić z kryjówki. No ale w dzień jest ciężko, bo one żerują jak większość muren w nocy, a tak to siedzą cały dzień w swoim schronieniu. Costera rogata, czyli ryba krowa. Nie posiada, jej ciało nie posiada łusek, za to jest pokryta pancerzem z płytek kostnych. Ma gruczoły, które potrafią wytworzyć ostracytotoksynę. No i śmiesznie wyglądająca ryba.
Także ja lubię je też nagrywać zawsze. Nie zidentyfikowałem tego gatunku mantis shrimpa, ale no prześmiesznie wyglądał, nie? No te oczy to już jest w ogóle przegięcie, nie? On w ogóle wygląda tak, jakby miał zeza cały czas. No i coś nie tego z oczami, nie? Też go wywabiałem patyczkiem, stukając mu tam delikatnie w okolice tego wejścia do jego jamy. Więc no dobra zabawa. Tutaj natknąłem się nocą na jakiegoś skorpionfisza, którego nie potrafię zidentyfikować. Widzicie, nawet porośnięty jest glonami. No i siedzi, udaje, że go nie ma. Tutaj też skorzystał trochę ze światła mojej latarki i zaczął wcinać ten kryl, ten plankton, który się zawsze do latarki zbiega. To prawdopodobnie była ławica sardynek, tak mi się wydaje, aczkolwiek też nie jestem w 100% przekonany, czy to były sardynki. A tutaj po jednym z dni spędzonych na plaży i nurkowaniu wracaliśmy do domu i popatrzcie, ile motorów jest zatrzymanych na poboczu. Tak wygląda sytuacja, gdy jest checkpoint, czyli policja stawia rogatki i zatrzymuje. W większości przypadków zatrzymują motocyklistów, sprawdzają, czy mają kaski oraz ważne papiery na motor, czyli ci wszyscy ludzie, których minęliśmy do tej pory, no czegoś tam nie mieli, nie? Prawdopodobnie mieli niezarejestrowane motory. Dlatego się zatrzymali, bo z reguły te checkpointy nie trwają jakoś bardzo długo i oni je po prostu przeczekują. Postoją sobie pół godziny, godzinę i jak policja się spakuje, tu nawet była policja razem z wojskiem, bo jak widzicie jest wojskowa ciężarówka, po tej pół godzinie, godziny checkpoint się zawija, no i ci motocykliści mogą jechać dalej. Jeżeli jest opcja, to objeżdżają też te checkpointy, czyli po prostu jadą na przykład w stronę gór i jakąś drogą równoległą sobie przejeżdżają i później zjeżdżają na główną drogę za checkpointem. No, takie sytuacje też się zdarzają. Rzadko kiedy policja kontroluje samochody, z reguły kontrolują motory. No samochody to tak nieraz proszą, żeby się zatrzymać. Dzień dobry, jak tam, w porządku? A to dobrze, proszę jechać. No i tak to wygląda tu.